Witam Was ponownie i zapraszam do wysłuchania kolejnej historii. Przenieśmy się do roku 1992, do Birmingham w Anglii. Tam mieszkała rodzina Smith. Nie wyróżniali się oni niczym niezwykłym na tle innych. Należeli do klasy robotniczej, wiedli zwyczajne życie. Nawet ich nazwisko było jednym z najpopularniejszych w kraju. W skład rodziny wchodzili 72-letni Harry Smith wraz z żoną 73-letnią Mary. Oboje byli już na emeryturze. Państwo Smith mieli dwoje dzieci, córkę Cathy, która była mężatką i mieszkała w innej części Birmingham, oraz syna, 47-letniego Harolda Juniora, który kilka lat wcześniej, w 1980 roku, brał udział w wypadku samochodowym i niestety od tego czasu mężczyzna poruszał się na wózku inwalidzkim i wymagał całodobowej opieki. Mary całe swoje życie podporządkowała Haroldowi. Ona jako pierwsza poszła na emeryturę, by być właśnie blisko syna, a chwilę później dołączył do niej właśnie Harry. Przystosowali oni również swój parterowy dom do ich niepełnosprawnego syna. Poza tym rodzina Smith była bardzo znana w okolicy, lubiana, ludzie ich szanowali. Mieli o nich dobre zdanie, nikomu nie robili krzywdy, nie mieli wrogów. Harry, aby odstresować się, chodził dosyć często do lokalnego baru. Harry był takim stałym jego bywalcem, każdy go tam kojarzył. Nosił też taką charakterystyczną białą czapkę i był miłym, sympatycznym człowiekiem. Państwo Smith, mimo iż mieli niepełnosprawnego syna i wiele obowiązków na głowie, to nie tracili radości z życia. Ich znajomi, przyjaciele twierdzili, że wypadek Harolda tak naprawdę jeszcze bardziej połączył całą rodzinę. Stali się sobie bliżsi, zawsze mogli na siebie liczyć. I nawet mimo iż Cathy nie mieszkała już z rodzicami, to codziennie do nich dzwoniła. Kontakt mieli naprawdę świetny i byli kochającą rodziną. I właśnie przez to, że Cathy codziennie do nich dzwoniła, zawsze z nimi rozmawiała, zawsze zastawała ich w domu, to dziwne wydało jej się to, że gdy pewnego listopadowego dnia 1992 roku, była to końcówka listopada, chciała się z nimi skontaktować, to nikt nie odebrał telefonu. I tak było przez kilka kolejnych dni. Ta cisza, ten brak kontaktu z rodziną bardzo ją zaniepokoił. Zadzwoniła więc do sąsiadów rodziców, a oni odpowiedzieli jej, że nie widzieli ich już od pewnego czasu. Wtedy Cathy postanowiła skontaktować się z policją. Patrol policyjny został wysłany pod ich dom, ale drzwi nikt nie otwierał. Funkcjonariusze wielokrotnie pukali, wołali, ale nic z tego. Ani frontowych drzwi, ani tylnych nikt nie otwierał. W związku z czym policjanci sami wtargnęli do środka. A to, co tam odkryli, było absolutną rzezią, koszmarem, sceną jak z horroru. Gdy tylko weszli do środka, to widać było, że coś jest nie tak. Wszystko było porozrzucane, powywracane. Rzeczy z szafek były powyrzucane. Wyglądało to tak, jakby ktoś czegoś szukał. W domu panowała jednak głucha cisza. Wydawało się, że domowników tam nie ma. To jednak nie była prawda, ponieważ szybko okazało się, że rodzina Smith znajduje się w domu, w głównej sypialni. Cała trójka niestety nie żyła. Harry Smith leżał na podłodze. Miał związane ręce jednym ze swoich krawatów. Mary, jego żona, leżała na łóżku i również miała związane ręce krawatem.
Ich syn Harold siedział bezwładnie na wózku inwalidzkim. Miał związane ręce i zakneblowane usta skarpetą. Sprawca, aby mieć pewność, że skarpeta nie wypadnie z jego ust, obwiązał jego głowę na wysokości ust sznurkiem od szlafroka. Cały pokój był dosłownie przesiąknięty krwią i wszystko wskazywało, że rodzina Smith nie żyje już od kilku dni. Sekcja zwłok ujawniła, że Harry został dźgnięty nożem prawie 100 razy. Do tego został, i to kilkukrotnie, mocno uderzony w głowę jakimś tępym narzędziem. Mary również została pobita, dźgnięta nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową. Nie było dowodów na to, że sprawca napastował ją seksualnie, ale ustalono, że ktoś próbował zdjąć jej bieliznę. Harold natomiast został pobity, prawdopodobnie pałką. Miał też rany kłute głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna był sparaliżowany i niestety nie miał jak się bronić. Śledztwo wykazało, że narzędziem zbrodni był nóż kuchenny oraz ciężka drewniana pałka, chociaż pałki tej nie znaleziono na miejscu zbrodni. Obrażenia, których doznała rodzina Smith, były tak duże, ktoś tak okrutnie się nad nimi znęcał, że policja była pewna, że to ktoś obłąkany, że jakiś szaleniec musiał tego dokonać. Jaki miał powód? W domu państwa Smith nie znaleziono żadnych śladów, odcisków palców, które doprowadziłyby do sprawcy. Ciężko było też ustalić motyw. Z ustaleń wynikało, że rodzina nie miała wrogów, więc podejrzewano, że być może motywem mógł być rabunek, gdyż zniknęła niewielka suma pieniędzy. Ale z drugiej strony uważano, że raczej gdyby ktoś chciał ich tylko okraść, to nie mordowałby całej rodziny, więc najwidoczniej musiał mieć jakiś inny powód. Ale jaki? To pytanie zadawali sobie wszyscy. Ponadto nikt w okolicy nie zauważył nikogo podejrzanego. Nikt nie widział też, by ktoś kręcił się koło domu państwa Smith, jak również by ktoś wchodził do ich domu, jak i z niego wychodził. Nie było śladów włamania, nikt też nie słyszał krzyków, hałasów. Zupełnie nic, zupełna cisza. To było bardzo dziwne, że tuż za rogiem wydarzyła się tak straszna, okropna zbrodnia, a nikt nic, niczego nie zauważył, nic nie słyszał. Wszystko to było bardzo podejrzane. Psycholog policyjny po zapoznaniu się z dowodami doszedł do wniosku, że osobie lub osobom, które dokonały tej zbrodni, bardzo podobało się to, co robi. Sprawiało mu to im przyjemność. I jest wielce prawdopodobne, że te osoby zrobią to ponownie. Dlatego też policja robiła wszystko, by rozwiązać tą sprawę. Przeszukiwano okolice, szukano jakichś śladów, na przykład zakrwawionych ubrań, narzędzia zbrodni, czyli tej pałki. Przepytywano okolicznych mieszkańców, którzy, jak mówiłam, nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Ale pojawiły się plotki, że Harry niedawno wygrał w jakąś grę hazardową sporą sumę pieniędzy. Zaczęto więc przypuszczać, że to może był powód napaści na państwa Smith. Jeśli ta gotówka znajdowała się u nich w domu, to być może to jej szukał sprawca. Niestety nie było dowodów na to, że Harry naprawdę wygrał jakąś sumę pieniędzy i że znajdowała się ona u nich w domu. Więc być może była to tylko plotka, być może naprawdę tak było, no ale niestety dowodów brak. W związku z tą sprawą przesłuchano ponad 1700 osób, sporządzono 350 pisemnych zeznań, wyznaczono nawet nagrody w wysokości 6000 funtów, co w tamtym czasie było sporą sumą pieniędzy. Liczono na to, że pieniądze pomogą rozwiązać tą sprawę, że ktoś zgłosi się z ważną informacją.
i otrzymano wiele telefonów z różnymi informacjami, jednak nie wniosły one nic do śledztwa. I sprawca lub też sprawcy cały czas byli na wolności. I niestety przez to wśród mieszkańców panował strach, ludzie byli przerażeni, bali się, że sprawca znowu zaatakuje. Niestety, mimo starań, sprawa utknęła w miejscu, nie było żadnych postępów i zaledwie rok po morderstwach sprawą zajmowało się tylko 6 policjantów, aż w końcu całkowicie ją zamknięto. Stwierdzono, że nie da się już więcej nic zrobić. I dopiero 25 lat później, czyli w 2017 roku, wznowiono śledztwo w tej sprawie. A to dlatego, ponieważ pojawiły się nowe możliwości, jak na przykład badania DNA. Dlatego też postanowiono zbadać dowody ponownie. Na szczęście dowody w tej sprawie cały czas były przechowywane. Zaapelowano też do ludzi, którzy zapamiętali coś z tamtego czasu. Być może wtedy bali się wyjawić prawdę. Może później coś skojarzyli. Aby zgłosili się, jeśli są w posiadaniu ważnych informacji w sprawie morderstwa rodziny Smith. Niestety, jak wiadomo, do tej pory nie udało się nic nowego w tej sprawie ustalić. Sprawca lub też sprawcy do tej pory nie zostali złapani. Sprawa ta cały czas pozostaje otwarta, więc jeśli ktoś ma jakieś ważne informacje na temat tej zbrodni sprzed lat, to jest proszony o zgłoszenie tego na policję. Być może ta sprawa jeszcze zostanie kiedyś rozwiązana. Tak właśnie córka państwa Smith, Kathy, uważa, ma cały czas nadzieję, że dowie się kiedyś prawdy, co przydarzyło się jej rodzicom, kto ich zamordował, kto zamordował jej brata. Nie ma też żalu do policji, że zrobili za mało, że mogli więcej. Ona cały czas przyglądała się śledztwu i widziała, że bardzo starali się i robili co w ich mocy, aby rozwiązać tą sprawę. Niestety na razie nie udało się. Kathy podejrzewa też, że sprawca lub też sprawcy prawdopodobnie siedzą w więzieniu, tylko że za jakieś inne przestępstwo. Niestety, tak jak mówię, sprawa ta nie została jeszcze rozwiązana. Miejmy nadzieję, że w końcu kiedyś poznamy prawdę, kto był zabójcą rodziny Smith. Niektórzy uważają, że był to ktoś, kogo oni znali, dlatego też nie było śladów w ich domu, nie było śladów włamania, być może oni ich sami do domu wpuścili. A niektórzy sądzą, że Harry naprawdę wygrał sporą sumę pieniędzy w grę i ktoś, kto ich zamordował, kto na nich napadł, wiedział o tym. Prawdopodobnie było to kilka osób, które weszły do ich domu, jak niestety nie wiadomo, szukały właśnie tych pieniędzy. A przez to, że nie mogły ich znaleźć, to postanowiły torturować właśnie rodzinę Smith. Licząc na to, że powiedzą im, gdzie są ukryte pieniądze. Najpierw zaatakowali Harry'ego, ponieważ był najsilniejszy i mordowali go na oczach syna i żony, mając nadzieję, że to zadziała i dzięki temu dostaną pieniądze, po jakie przyszli. No ale to nie zadziałało, więc postanowili zamordować resztę rodziny. Ale czy tak mogło być naprawdę, niestety nie wiadomo. Jak również nie wiadomo, czy rodzina Smith przechowywała u siebie takie pieniądze, czy w ogóle byli w ich posiadaniu. Być może tylko ktoś puścił taką plotkę i przypadkowo ci sprawcy usłyszeli ją i sądzili, że właśnie te pieniądze, ta gotówka będzie gdzieś schowana u państwa Smith w domu. No ale niestety pomylili się. To są niestety tylko takie przypuszczenia. Jak było naprawdę, nikt tego nie wie. Jak uważacie, czy zamordował ich ktoś, kogo dobrze znali, czy ktoś zupełnie obcy, czy zrobiła to jedna osoba, czy może jakaś grupa przestępcza? Czy ktoś to zaplanował, czy był to jakiś impuls, przypadkowo weszli do ich domu?
Większość osób uważa, że nie byli przypadkowymi ofiarami, że ktoś już od pewnego czasu ich obserwował i bardzo dobrze wiedział, że są starszymi osobami i mają niepełnosprawnego syna, więc napaść na nich nie będzie trudna i szybko dostaną to, czego chcą. Tylko co to było? Co było tym motywem? Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tej sprawie sądzicie i kto według Was zamordował rodzinę Smith. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wysłuchanie. Czekam właśnie na Wasze opinie. Podzielcie się nimi, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, do usłyszenia.